Dobry wieczór Państwu. Witamy w naszym studiu przedmeczowym przed spotkaniem Polonii z Ruchem Wysokie Mazowieckie, a moim gościem jest Wiktor Babiński. Witam. Przed tym spotkaniem Polonia po ostatniej porażce ze Zniczem Biała Piska spadła na 12 miejsce w tabeli, ale Ruch jest, no, nie należy do potentatów w tym sezonie, możemy powiedzieć, zaledwie jedno miejsce nad strefą spadkową i zaledwie jedno zwycięstwo w dotychczasowych meczach naszych dzisiejszych gości. Wiktor, jakie nastroje w zespole panowały przed tym spotkaniem, w tym tygodniu, minionym tygodniu treningów? W porządku, no wiadomo, że jeśli przegrywa się mecz, no to trochę te morale słabną, ale przepracowaliśmy dobrze ten tydzień i dzisiaj jesteśmy dobrze przygotowani do spotkania. Mieliśmy już w tym sezonie dwie porażki u nas i obie tak naprawdę z drużynami, które wydawały się na papierze od nas słabsze, w meczach, w którymi byliśmy faworytami, zwłaszcza spotkanie z Wasilkowem. Dzisiaj w zasadzie podobna sytuacja, gramy z drużyną, która jest bardzo nisko w tabeli. Czy nie powtórzy się ten niefortunny scenariusz Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że to już przeszłość, tamte mecze już mamy za sobą. Dzisiaj jest inne rozdanie i jestem pewny, że jeśli zostawimy tutaj serce na boisku i zagramy swoją piłkę, to co gramy na treningach, to o wynik nie boję się. Nie będzie przypadkiem jakiegoś zlekceważenia rywala, jako że to właśnie jedna z gorszych drużyn w tabeli? Nie ma opcji takiej, nie ma opcji. Zupełnie się o to nie boję. Wiktor, patrząc na Twoją grę już jakby od zeszłego sezonu i w tym sezonie, moim zdaniem, ale też wiem, że nie tylko moim, zrobiłeś spory postęp, odkąd do Polonii dołączyłeś. Czy Ty też to odczuwasz i ewentualnie co miało na to największy wpływ? Też mi się tak wydaje, że jakoś tak bardziej dorosłem, jakoś dobrze się wprowadziłem do tej piłki seniorskiej, to jest zupełnie co innego niż granie w juniorach. No, nie mam pojęcia. Ciężka praca i podpatrywanie tych najlepszych zawodników. Często też jesteś rzucany po różnych pozycjach na boisku, bo i na boku obrony grasz i czasami na skrzydle. Gdzie Ty się lepiej czujesz? Generalnie moją nominalną pozycją to jest prawa obrona. Tam najwięcej minut rozegrałem, ale tak jak powiedziałeś, teraz system ustawiony bardziej z przodu, na prawej i lewej pomocy. Gram tam, gdzie trener mnie postawi i nie boję się wyzwań. Jeszcze kilka słów na temat naszego dzisiejszego rywala, czyli właśnie Ruchu Wysokie Mazowieckie, bo warto wspomnieć, że w tym zespole występuje dwóch byłych polonistów, Bartłomiej Gromek oraz Mariusz Wierzbowski. Ten pierwszy zaliczył nieudane, niefortunne, można powiedzieć, jedyne pół roku w naszym klubie, w którym, które tak naprawdę całe spędził lecząc kontuzję i w Polonii nawet niestety nie zadebiutował. To było dwa sezony temu. No co innego Mariusz Wierzbowski, który też nie był w naszym klubie zbyt długo, ale za to zapisał naprawdę ładną historię, ładną kartę historyczną właśnie w barwach Polonii, kiedy w sezonie 15-16 podczas tego marszu Polonii do awansu do drugiej ligi miał on swój ogromny udział, kilka meczów, można powiedzieć, sam rozstrzygnął, brał na swoje barki, mimo że był wtedy jednym z najmłodszych w drużynie. Później ta jego kariera troszkę się nie potoczyła pewnie, tak jak on sam sobie życzył, jak kibice się spodziewali. No i po tym, jak w zeszłym sezonie występował Mariusz w Wiktorii Sulejówek, która spadła, przed tym sezonem trafił właśnie do Ruchu Wysokie Mazowieckie i już możemy zdradzić, że dzisiaj właśnie Wierzbowski w pierwszym składzie w tym meczu zagra. Wiktor, liczysz, że dzisiaj z ławki pomożesz kolegom? Tak, jestem gotowy na... Chciałbym dostać jak najwięcej minut. Czekam, aż trener mnie wpuści i mam nadzieję, że pomogę chłopakom, jak tylko mogę. Jakie typy, czego się spodziewać przed tym meczem? Nie pytam tylko o wynik, ale też o to, jak Twoim zdaniem ten mecz będzie wyglądał. Wydaje mi się, że no jak w każdym meczu w tej lidze, najważniejsze, no będzie dużo walki, będzie jedna i druga drużyna będzie chciała narzucić ten swój styl gry. No chyba tyle, no co. Wydaje mi się, że to my narzucimy swój styl i będę z 3 punkty dostaną konwiktorski. No też się tego spodziewam, że jednak Ruch będzie raczej
wycofany do defensywy będzie czekał na to, co zrobi Polonia. Tak, też mi się wydaje, my też preferujemy grę dołem, preferujemy dużą ilość podań, stwarzanie sobie, nie granie długiej piłki, więc też mi się wydaje, że cofną się w jakiejś fazie gry i będziemy musieli rozprostować tego przeciwnika w ataku pozycyjnym. Tak, no jeśli chodzi jeszcze o ruch, to w poprzedniej kolejce dość, no nawet nie tyle dość, co bardzo nieudany mecz nasi goście zaliczyli, bo przegrali na własnym stadionie z Bronią Radom 1-4. Natomiast dwa tygodnie wcześniej zaliczyli jedyne do tej pory zwycięstwo i ono miało miejsce również na wyjeździe. Także mimo wszystko to, o czym mówimy, nie możemy dzisiaj na pewno lekceważyć przeciwnika, musimy podejść w pełni koncentracji. I tak jak tutaj obaj, myślę, że z Wiktorem się zgadzamy, że jeśli niczego nie zabraknie pod tym względem, to Polonia po prostu ten mecz wygra. I na koniec tego studia jeszcze tylko skład, w jakim dzisiaj nasz zespół zagra. W bramce Bartek Kowalczyk, w linii obrony Arek Zajączkowski, w środku obrony Olczak oraz Janek Goliński. Na lewej stronie wystąpi... Zapomniałem, Witek, kto wystąpił. Grzesiek Wojdyga? Na lewej obronie? Tak. Eryk Rakowski. A, Rakowski, oczywiście. Stąd moja pomyłka. W linii pomocy Szymczak, Kobiera, Patryk Zych, Bartek Wiśniewski, Wilanowski. No i w ataku oczywiście nasz kapitan Krystian Pieczara. Więc już na godzinę 20 zapraszamy Państwa na transmisję meczu. Tych oczywiście, którzy nie docierają w tym momencie na stadion. I dziękujemy za obejrzenie tego studia. Dzięki, Wiktor, za przybycie. Dzięki. Do zobaczenia.